Witam widzów, ale miałem jakiś taki dziwny uśmiech na... Dziwny kurwa, taki cringe'owy, że mrozi aż. Strasznie dziwny. Witam widzowie w kolejnym odcinku z gry Kroniki Mertany Alhoros. Zapraszam was na odcinek, możecie zostawić łapkę na sam początek, napisać komentarz, jeżeli nie ma subskrypcji. Gościu, to nie wiem co robić. Kontynuujemy przygodę od poprzedniego odcinka. Musimy oddać misję. Misja nazywa się... O kurwa, ile misji. Słuchajcie, jesteśmy w mieście, tak, no właśnie. I chciałem oddać misję, która nazywa się Perły Wody, to na sam start. I coś jeszcze tutaj w mieście przygotowałem. Ale co, to już sam nie pamiętam do końca po wczoraj. Co wczoraj przygotowałem, bo to wczoraj przygotowywałem na dzisiaj. W ogóle to dzisiaj miałem nie nagrywać odcinka, jest rewind, więc teraz będą odcinki codzienne, kiedy to widzicie. Muszę trochę info dać na sam początek. Kiedy to widzicie, to słuchajcie, jest pewnie około 5 albo coś takiego. U mnie jest to 30 grudnia, czyli jeszcze nie nowy rok, więc życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Byłem przekonany, że dzisiaj jest kurwa Sylwester. Kumasz to? Ja normalnie muzyka, świętowanie i później ktoś mnie kurwa zgasił i mówi: no ale przecież dzisiaj nie jest Sylwester. Ja mówię: co? On mówi: no dzisiaj nie jest Sylwester. Ja mówię: co? No i nie jest. Jestem totalnym idiotą. Oddajmy tą misję, a później sobie poopowiadam. Pewnie będzie jeszcze ku temu okazja. Może mnie błogosławić? O, mana! O, raz na jakiś czas tutaj sobie manę dostajemy. Zajebiście. Co zrobiłem? Zyskałem zręczności do 75. Trochę życia, bo mamy aż już 450 życia. Wymieniłem miecz, nie, ale łuk na ten, co zadaje 70. Więc teraz jesteśmy, kurwa, giga. Foksy. Idziemy oddać misję. Te perły, które... zepsuliśmy, niestety. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego naprawdę dostanę. Wracając do twojej sprawy, masz perły? Mam to, o co prosiłeś. Znakomicie. A teraz wynocha. Nie chcę zmarnować kolejnych pereł. Nie, no ty jesteś chyba pijany jakiś. Mógłbym zostać. Obiecuję, że nie drgnę z miejsca, dopóki nie powiesz, że skończyłeś. A nie będziesz się odzywać? Ani słówkiem. Dobrze. Wrzuć perły do kadzi z wodą, a potem odsuń się. Dobra. Rzuć perły. Tam się nie ruszę teraz? Co mam teraz robić? Kabus pozwoli mi zostać przy jego eksperymencie. Muszę wrzucić perły do kadzi z wodą. Wrzuciłem. I co robisz, te kule jebane? No dobra, to co, ja mam tu kurwa stać? Nie no, aż mnie korci, żeby go o coś zapytać, no nie wytrzymam, widzowie. No co mam tu stać? Może tu wrócimy za kilka dni, tak bym chyba zrobił najlepiej. Zróbmy po pierwsze to save'a. Ja jestem dzisiaj, widzowie, nierozgrzany, kurwa, ja tu rewinda wrzucam. Światowa gwiazda, 500 wyświetleń, masz to kurwa w Polsce? Pytam cię, kurwa, mnie wkurwiasz. Widzę, że umiesz siedzieć o, cicho. Nice. Jak? Udało ci się? Tak, i miałem na tyle szczęścia, że udało mi się wyprodukować całe 2 sztuki. Niesamowite. Niby to woda, a zachowuje kształt sfery. Sam jestem zaskoczony. Wyglądają pięknie. Moje perły wody. Trzeba przyznać, że rzeczywiście robią wrażenie. Nie rozumiem tylko, po co je w ogóle stworzyłeś. Chciałeś nową błyskotkę? Myślisz bardzo krótkowzrocznie. Perła to tylko test. Zacząłem od czegoś tak małego jak perła, by sprawdzić, czy w ogóle jestem w stanie nadać wodzie odpowiedni kształt. Mówiłeś, że dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. Dla magii nie. Dla mnie tak. I jak się okazuje, byłem w stanie tego dokonać. To co dalej? Wodna kula armatnia? Dalej nie wiem, po co zaklinać wodę w sfery. Wbrew pozorom, z tą kulą armatnią to nie jest zły pomysł. Odpowiadając na twoje pytanie, wyobraź sobie, co jesteśmy w stanie osiągnąć, gdybyśmy mogli zrobić zapas wody, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zapas dla rolników, którym doskwiera susza. Zapas dla oblężonych miast, których studnie zostały zatrute. Dziś jest to mała, śliczna perełka. A kto wie, może jutro uda mi się stworzyć gigantyczną sferę, która ocali setki istnień. Rzeczywiście, teraz to ma sens. Dobrze, że to dostrzegasz. Możesz sobie jedną zatrzymać na pamiątkę.
A teraz uciekaj. Mam wiele pracy. Kula armatnia. Perła wodny otrzymaliśmy. Efekt eksperymentu Kobusa. Woda zaklęta w idealną sferę. Odnowa punktów trafień. Premia do max many. Okej, okay, nie interesuje mnie to, ale fajne, że coś z tej misji dostaliśmy. Idziemy dalej. Czy mamy tu jeszcze jakąś misję z kimś, kogoś możemy porozmawiać? Magiczną runę mam? No mam chyba, nie? Przyzwanie zębacza. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa... Zajebiste to jest, że ja z tego dostanę. Jocie Krynca, ile ja mam teraz rzeczy. Dawaj Mieszka i pokaż towary. Może masz coś fajnego w towarach, co? Masz towary? Masz towar? Kościół? Woreczek magicznych okruchów rudy. Ta nie chcemy raczej. Ale słuchajcie, to co mamy w eku, jeśli chodzi o te rzeczy, te kurwa magiczne, to jest sporo rzeczy. To jakby możemy coś powojować. Nawet niezależnie od poziomu, jaki napotkamy. To jest pierwsza rzecz, którą miałem dzisiaj zrobić. Druga rzecz to jest, trochę mi tych misji przybyło, bo ja w międzyczasie biegałem po mieście. Nie chciało mi się tego nagrywać, ale tu mnie ktoś zaczepił, tu mi ktoś kurwa słówko szepnął. No i tych misji się nazbierało fest, jeszcze od tych poprzednich odcinków, co nagrałem chyba z 8 pod rząd. Więc trochę tych odcinków mam nagranych dzisiaj na zapas. I dzisiaj akurat miałem robić trening, ale przypierdolę w chuja i nagram odcinek przynajmniej coś. Bo tak to bym pewnie siedział i oglądał film jakiś. Tutaj mamy jakieś kurwa nasiona szukać, rozumiem. Sprzątaczka, sprzątałem wszystkie ważne ulice, no dobra. Alice w jakiś sposób weszła w posiadanie aktu własności sklepu Fridy. Może z nią porozmawiać i odzyskać papier. A tak się składa, że Alice znajduje się prawdopodobnie tutaj, tak? To jest Alice? To jest Alice, więc od razu mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Podobno masz coś, czego nie powinnaś. Oho! Wielmożny czeladnik przyszedł mnie straszyć. Frida bała się przyjść osobiście? Skąd masz jej akt własności? Zdobyłam go uczciwie. Kupiłam. Od kogo? Dobry kupiec nie zdradza swoich źródeł. W tym wieku powinieneś już to wiedzieć. O co chodzi? Ja nie wiem, powiedz. A to było kinżowe, co? Dobrze, że nie było widać, jak se palucha ciągnę. Kurwa, jaki słony. Dobra. Zawy dzisiaj mi odpierdala, bo dawno nie nagrywałem, to już chcę coś podnieść na odcinek. Już mnie kurwa nosi. Słuchaj. I co ci przyjdzie ze zniszczenia Fridy? Może przeniosę się na jej miejsce. Kto wie? Dokładnych planów nie mam zamiaru ci zdradzać. W zamian za co oddałabyś ten papier? Za nic! Utarcie nosa Fridzie i przejęcie jej klientów to dla mnie największa nagroda. Słuchaj, kurwa. A teraz, przepraszam, mam interes do prowadzenia. Wojna kupców. Pokaż. Nie udało mi się w żaden sposób namówić Alice do dania aktu własności Fridy. Zdaje się, że muszę go zdobyć w nielegalny sposób. Spróbuję zaskać się do sklepu Alice i znaleźć papier. Dobra. Może być i tak. Trudno było, kurwa, współpracować. Mam nadzieję, że ty się giga nie oburzysz, że ci teraz... O! Wszystko, kurwa, zacznę przeszukiwać. Nawet nie wiedziałem, że taka opcja się tutaj pojawi. Coś czuję, ja coś czuję, że ona ma gdzieś przy ladzie to. Nie ma tu nic ciekawego. Tu nic nie znajdziemy ciekawego. Ale zaglądnijmy tu. To za daleko, przeszukaj. O! I co tu jest? Cholera, nie mogę niczego znaleźć. Mam wrażenie, że ktoś umyka mojej uwadze. Rozejrzę się wokół kominka, tam powinien mieć lepsze oświetlenie. Okej, okay, fajna sugestia, giereczki, rozumiem. Wokół kominka, tam będziemy mieć lepsze oświetlenie. No to kurwa, to szukam. Szukam wokół kominka. No jest kominek. Jest tutaj... A, proszę bardzo. I ocie kryńca, gdzie to się otwarło? Gdzie to się otwarło? O kurwa! Gigantus kuferus. No dobra, szykuję. No, jak już widzę taki kuferek, to mi się oczy tylko świecą, żeby go otworzyć. Więc otwieramy, widzowie. Lewo, prawo. To będzie skomplikowana akcja, więc teraz się trzeba skupić. Prawo. Lewo. Prawo. Lewo, prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo.
Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Co to było dalej? Prawo. Prawo. Kurwa, jestem debilem. Prawo, lewo, prawo. Ja dlaczego ja muszę mieć kurwa ujemne IQ? Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. O, dobra, jak ja nawet ze 3 IQ mam. Dziennik Alice, tutaj jakieś fajne złoto, to pewnie, że oczywiście. Pierścień pożogi. No dobra, oczywiście, że wszystko bierzemy. I nara, fajny kufer miałaś, pozdrawiam serdecznie z rodzinką. Przeczytajmy, co jest w tym może dzienniku tutaj. Dziwne, że ona się nie wkurwiła tutaj, że my o tym akcie i nagle wpierdalam się do niej, a tam co? Zjednoczycie? Co to jest? Zachowało się kilka fragmentów, a to już chyba czytaliśmy dla bonusowego exp. Płynne złoto, tom pierwszy. Czytałem wam to? Nie wiem, ale może coś tu później przeczytamy. Gdzieś tu dostałem te rzeczy, ja bym chciał przeczytać. To jest, o, to tu, dziennik Alice, pyk. Przeklęta Frida. Myślisz, że jest taka sprytna i łuki takie wyśmienite? Ja jej jeszcze pokażę. Miałyśmy dobrze działający interes. Ona robiła broń, ja wytwarzałam amunicję, przygotowałam trofea i dodatkowe akcesoria łowieckie, ale oczywiście musiała się pojawić ten chorelny Boris. Tam Baris. Dobrze, że nasz miłościwie panujący król Robert posłał go w końcu na front. Jak dotąd nie słyszałam o nikim, kto by wrócił stamtąd w jednym kawałku, więc i o tego główca się nie martwię. Nierozgrzany widzowie. Lata przygotowań nie poszły na marne. Warto było odkładać całe zarobione złoto. W końcu udało mi się podkupić jej pracownię, która jak się okazało była jedynie wynajmowana. Ten idiota Boris musiał przepijać większość zarobionego złota albo przepuszczać je w mrocznych tajemnicach. Że też Frida związała się z kimś takim, nigdy tego nie pojmę. Tak czy inaczej, teraz nie będzie już miała wyboru. Albo przyjmie moją propozycję i znowu będziemy pracować razem, albo odbiorę jej wszystko. No to kurwa, trochę sadej, szczerze mówiąc. Jak własności. Ona chciała tylko współpracować razem. A tutaj zdrada nastąpiła partnera biznesowego. No i przypał. I no i ja mam twój akt własności i co teraz? Nie mogę jej nic powiedzieć. No dobra, trudno. Wracamy do Fridy oczywiście, ale zobaczymy, czy przy okazji też nie mamy jakiejś fajnej rzeczy. Tak, spotkaliśmy arcymaga ognia, Trimegisto, bardzo zainteresował się historią Runara. Mam zaprowadzić maga do Huga, handlarza boskimi artefaktami. Jeśli chce wyjść z tego cało, to lepiej z nim współpracować. Do tego mamy z Hugiem pewne niedokończone sprawy. Takie coś nam wyskoczyło. I tutaj już są te misje z tych bagien. Też tam kilka tych misji mamy, więc fajnie jest to poukładane, bo są to w miarę takie logicznie ułożone misje. Ja zawsze właściwie w tej grze, tak samo jak... Nie, właśnie w Gothicu 2 miałem zupełnie odwrotnie i tak samo w Gothicu 1. Nie za bardzo miałem pojęcie, którą... Obudź się, w którą stronę to wszystko zmierza, w którą stronę powinienem iść. Tutaj jest to jakieś o wiele bardziej... klarownie przedstawione. Dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi mojego męża, gdy był jeszcze młody. Szuka pani swojego męża? Nie, mój drogi. Mój mąż od dawna nie żyje. Jednak, gdy cię zobaczyłam, pewna myśl przeszła przez moją głowę. Co takiego? Ten amulet należał do mojego męża. Ja jednak nie mam z niego żadnego pożytku. Pomyślałam sobie, że mógłbyś go ze sobą zabrać. Zrobię z niego dobry użytek. Tak za darmo chcę oddać? Dbaj o niego. Oczywiście, że opierdolę. Nie bardzo by się złościł, gdyby coś mu się stało. No nie, będzie elegancko na targu. Będę ostrożny. Handlowany. Już po tobie, śmieć. Kurwa, amulet starego awanturnika? Pyduk, ty, bo ty mnie zabijesz, bo ja nie mam hapy, skurwysynie jebany. Pluję ci na tego. Na ciebie. Premia do siły. Fajny amulecik, dzięki pani wdowo. Plus 200 golda. Czego tu szukasz? S. Czego tu szukam? Sypialni, żebym mógł się kimnąć, wiesz? Tego szukam. O kurwa, to same biedaki, wy na ziemi pewnie śpicie. Ty, kim jest kurwa Mikkel? Chwila. Widzisz? Nie pamiętam. Nie, a kim jest chwila. Tom? Nie pamiętam.
Kimś muszą być, skoro tu chyba są. Dobra, tu jest zajebiste miejscuwa, nie? Chciałbym tu mieszkać. Bez kitu, jakbym tu mieszkał, to chciałbym właśnie tu mieszkać. Widzisz? Bym w gierce mieszkał, to chciałbym tu. Zajebista taka klitka ma, podoba mi się fest. A teraz idziemy do Maga Ognia. Z tego co pamiętam, to Maga Ognia jesteśmy w stanie spotkać tutaj. I on czeka, aż zaprowadzimy go tutaj. Ja zawsze, jak mówię tutaj, to znaczy, że pokazuje głową na coś. Tu się kurwa co dzieje, panowie? Jak mówię tutaj, to znaczy, że mniej więcej wskazuję głową zawsze na tą miejscówę. To tak wam wyjaśnię, bo możecie nie wiedzieć. Mówca, a co ty robisz, chłopie? Hej, ty. Mam dużo spraw. Okej. I nie pogadali. No dobra. Idziemy, bo mamy jeszcze z tym gościem tutaj niezałatwionych kilka spraw. A tutaj Mag Ognia mnie przy okazji, jak sobie wędrowałem, zaczepił i mówi: opowiedz mi o tym tam, kurwa, co tu się stało, prawie zabiłeś tego, nie? Prawie zabiłeś paladynę. Ja mówię: kurwa, masz rację. I że pomogę. A zawsze to jakiś expik, a przede wszystkim przygoda. Więc idziemy, trzeba go zaprowadzić tutaj, o ile dobrze rozumiem, tak? Bo tu mieszkał chyba ten huk, tak? Tam ktoś. No tak, tu. Jesteśmy na miejscu. Mistrzu, poznaj Hugh, człowieka dysponującego boskimi precjozami. Mag Ognia? U mnie? Mistrzu, dziękuję za wizytę. Nie jestem godny. Oj, nie jesteś, nie. Ten człowiek twierdzi, że jesteś w posiadaniu paru magicznych przedmiotów. Oj, od razu magicznych. Gdybym tylko miał taki w posiadaniu, niezwłocznie oddałbym go wam, mistrzu. Co taki prosty człowiek jak ja może wiedzieć o magii? Czy zatem twierdzisz, że nie sprzedałeś temu oto Marvinowi przedmiotu zwanego Okiem i Nosa? Wiem, że moja teoria się... Teoria by się sprawdziła, byłoby śmieszny w sumie. Nigdy! Ten człowiek kłamie! W takim razie nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli sprawdzimy, czym tak naprawdę handlujesz? Oczywiście. Zapraszam. Czym chata bogata? A co, on sobie tak pójdzie, my tu będziemy stali? Halo. O! Co jest to? A. No tak. Można się było... No ale to co? To. I co teraz? Jeśli użyję odpowiednio silnego zaklęcia... Widziałeś, w jakim stanie jest ta chata? Pogrzebiesz nas z żywcem. Lepiej poszukać standardowego rozwiązania. Nieważne skąd... Standardowego rozwiązania mam poszukać? No to kop z buta chyba, nie? Zamek jest zablokowany. Wytrychem tego nie otworzę. No to co? Każdy współpracownik... Kopnij. Nie da rady kopnąć? To co on tu znaleźć ciekawego? Klucz? Ale ty już otwierałem 5 razy, to on jeszcze raz zamknął ten kufer? Prawo, lewo, lewo. No jest tu pewnie klucz, no. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Nie ma tu klucza? Nie ma. Czyli no co patrzysz, kurwa, szukam standardowego rozwiązania, może piwem otworzymy albo wino gronem. To wie, ty kurwa, to co ja mam zrobić? Halo? Halo? Pomysły jakieś? Nie ruszam, są za mocno osadzone. Hugh dobrze zabezpieczył swoje dobra. Jesteś pewny, że to tylko kwestia krzepy? Wydaje mi się, że ktoś większej postury wywaliłby te drzwi bez problemu. Mam przy sobie pewną miksturę. Zwiększa ona krzepę jej użytkownika, ale tylko na krótką chwilę. To eksperymentalna mikstura. Chciałem jak najbardziej zwiększyć jej wydajność. To chyba idealna pora, by ją przetestować. No dobra. Esencja tymczasowej siły. No to już pewnie mam taki 7. A nie, jednak nie mam, bo to taka fabularna jest. Cyk! Zwiększyła mi się siła? Poka. Siła 100 ile kurwa? 111 mam aktualnie siły? To ty gadasz. Pyk! Trzeba uciekać.
Jo cię kręca. Mam go gonić? Kurwa, mam go gonić? Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Kurwa, nie widziałem, gdzie on uciekł. Nie, ale spartaczyłem akcję. Nichuja nie widziałem, gdzie on uciekł. Nie widziałem. Nie widziałem. Nie wiedziałem, że go trzeba dorwać, złapać. Siedlisko, uciekł mi. Gagatek. Nie. Gdzie jesteś, kurwa? Gdzieś tu pobiegł, ja nawet nie wiem, w którą stronę. Gdzieś może w lewo. Nie no. Chuj, dupa. No i jak to mówi mój ziomuś, chuj wielki i serki proste. Tego nie znajdziemy już. No chyba, że to on tu siedzi, kurwa. Smutny już. Że mu rozjebaliśmy drzwi. No to nie jest on, to jest szczurołap. No nic, kurwa, to szybki chyba wczyt będzie. Gdzie ja mam ostatni save? Jo cię kręca tutaj. No to co mam? No bo nie ma teraz opcji, prawda? Andrzej powołał na, że muszę go złapać i zakończyć tę farsę. No i kurwa, i dupa. I dupa, po łapaniu handlarza jebanego. Wszystko. No nie uda nam się, muszę to widzowie wczytać i jeszcze raz wykonać tą misję, no bo teraz niestety nie ma takiej opcji, więc czytuję i widzimy się zaraz, jak już będziemy w takiej samej pozycji, no bo nie będę wam tego przecież pokazywał, jak to będę musiał kurwa przejść jeszcze raz. O, dobra widzowie, mamy ten z powrotem, jesteśmy przy misji, mamy ten esencję tymczasowej siły, cyk, zajebisty w ogóle eliksirek, 110 siły, no może być to fajne, jeżeli faktycznie będziemy na arenie, jak się będziemy bić, to będziemy mogli to cyknąć i będziemy kurwa mieczem tak wywijać, chłopie, jest to jakiś pomysł, kopa i gonimy frajera, szybko, ten tylko wiedział gdzie uciekł, na lewo, kurwa, widoczność utrudniona, ale Robert kurwica zapierdala w 300 km w takiej widoczności, to ja jakiegoś huga zajebanego nie złapię, no mam cię kurwa, ale rozumiem, że gierka mi chyba tak nie pozwoli. No muszę gdzieś za nim dobiec i wtedy się uruchomi jakaś rozsęka. Dawaj, dawaj, huk. Ale ładne miasto. Dalej, huk. O kurwa, zbugowałem się. Poczekaj, huk. Ja za tobą poczekałem, dałem ci fory. Szybko. Nikt tu kurwa zdziwiony nie jest, że my takim sprintem zapierdalamy. Jakby się tak w grze dało zapierdalać, to by było zajebiste, tak na co dzień. A nie, że my tak kurwa spokojnie i tylko... Tak sobie biegamy, truchtamy. Chociaż pewnie się okaże, że jest tu jakiś specyficzny przycisk, który wywołuje to, że my tak biegamy. A ja jak zwykle, kurwa. Nie wiedziałem o istnieniu takiego przycisku. Słuchaj, kondycyjnie rozjebany jesteś. Zaczekaj. Marvin, tak? Dogadamy się. Nie wystarczy ci, że straciłem interes? Interes? Oszukujesz ludzi. A czym mój handel różni się od sprzedawania złotych inosów? Niczym. Magowie to hipokryci. Pójdziesz ze mną. Magowie chcą zadać ci parę pytań. Żywcem nigdy. Wolę skoczyć. Bądź rozsądny. Bądź rozsądny. Masz jeszcze szansę wyjść z tego cało. Magowie potraktują cię uczciwie. Magowie? Uczciwie? Nie rozśmieszaj mnie. W najgorszym wypadku trafisz do kolonii. Moim zdaniem to dużo lepsze rozwiązanie niż roztrzaskanie głowy o skały. Niech ci będzie. Poddaję się. No i wszystko. Przegadany. Ny i co jest? Po krótkim biegu przez port udało mi się złapać Huga. Był zbyt przerażony, by stawić jakikolwiek opór. Przekonałem go, by poszedł do magów ognia i czekał na ich osąd. Sam też powinienem się tam udać i wyjaśnić całą sprawę. Czyli nie muszę tutaj z nim podupcać, mam nadzieję, więc walnę sobie save'a w razie czego. No i niestety musimy zadupcać z powrotem. Jest to kawałek drogi. Ale to nie jest na tyle kawałek drogi, żebym musiał zatrzymywać i montować serię, więc potruchtajmy tam. Przy okazji, kurwa, jakieś winko znajdziemy. Jest to konkretnie kozacka informacja. Kurwa, że ja nie wiedziałem, że dzisiaj jest Sylwester. Z takim osobem jestem. No nic, widzowie, zdarza się najlepszym, tak? Pomylić się dni sylwestrowe. No przysięgam wam, że jakbym normalnie dzisiaj szedł na jakąś zabawę i umówił się z Sylwestra, to obiecuję wam, że dzisiaj bym kurwa poszedł, bo byłem tak bardzo przekonany, że dzisiaj jest Sylwester, że to chuj. A tu się okazuje, że grudzień ma 31 dni. Kto to widział, kurwa, żeby grudzień 31 dni miał?
Przecież to, kto to widział 31 Sylwestra robić? Zawsze me and my boys zawsze 30 robimy Sylwestra i tyle. Żeby 30 mieć, nie wiem, że na kacu i pierwszego już być zdrowym, kiedy inni mają kaca, taktycznie. Dobra, idziemy do tego naszego szefa, arcymaga. Strasznie się wkurwił poprzednio, jak z nim gadałem, że nazwałem go magiem. On będzie tutaj w tym budynku. Nie, on pewnie będzie tam, gdzie go znajdziemy wcześniej. Czyli w tym oto miejscu tam. Idziemy tam i plus udamy się oczywiście na arenę. Złoić kilka kurwa tępych łbów. No i zgarnąć trochę pitosku. Taki jest pomysł na dzisiejszy odcinek. Zresztą dzisiaj jest bardzo dużo misji, więc spokojnie. Zawsze, nawet jeżeli to się uda zrobić przed... zakończymy odcinek, w sensie nie będzie jeszcze odpowiednia długość, nie będzie jeszcze odpowiednia długość odcinka, to i tak jeszcze mamy przecież masę misji. O kurwa, on był szybciej ode mnie. Chciałbym podziękować obecnemu tu Marvinowi za pomoc w sprawie i uchwycenie oskarżonego. Hugh, stoisz przed nami oskarżony o bluźnierstwo, oszustwa oraz próbę morderstwa królewskiego paladyna. Powiedz, czy przyznajesz się do winy? Przyznaję się, że handlowałem specyficznymi przedmiotami. Nie uważam jednak, bym popełnił tu jakieś przestępstwo. Jeśli chodzi o próbę morderstwa, to jestem niewinny. Na własne oczy widziałem, jakie przedmioty znajdowały się w twojej chacie. Wobec czego uznaję cię winnym tych czynów. Oj. Wracając do sprawy znacznie poważniejszej... Obecny tu Marvin twierdzi, że to ty wskazałeś mu miejsce, w którym, jak to określiłeś, miał się odbyć rytuał oczyszczenia. We wskazanym miejscu zarówno on, jak i paladyn Runar zostali zaatakowani. Tę wersję wydarzeń potwierdza również Runar. Słowo paladyna ma wielką wagę. Spytam zatem ponownie, czy jesteś winny zorganizowania próby zabójstwa? Pośrednio. Słucham? Pośrednio. Znam ludzi, którzy dobrze zapłacą za wystawienie im kolejnego królewskiego psa. Przyznaję się, wystawiłem ich. Miałem nadzieję, że nie wyjdą z tego żywi. Rozumiem. Czy masz zatem coś na swoje usprawiedliwienie? Tylko tyle, że Myrtańczycy rujnują tą wyspę. Mam nadzieję, że prędko dopadną was wszystkich orkowie. Wobec tego wyznania uznaję cię za winnego zarzucanego ci czynu. Wiedz, że gdybyśmy nie przestrzegali praw panujących na Archolos, czekałaby cię śmierć przez powieszenie. Mając na uwadze to, gdzie się znajdujemy, przekazuję cię pod sąd świecki. Niech Inos ma twoją duszę w swojej opiece. Pozostaje jeszcze kwestia Marvina. No. Zeznania mistrza Tengrala i paladyna Runara wyraźnie wykluczają jego udział w spisku. No i wszystko. Dlatego oczyszczam cię z wszelkich zarzutów w tej sprawie. Możesz odejść wolny. Dziękuję, dzięki, mistrzu. No niestety, Sadek, ale jak to się mówi, nawarzyłeś piwa, to teraz trzeba je wypić. No i wypił. Będzie pił. Pewnie w kolonii górniczej. Razem z bezimiennym. A może faktycznie, ale by było śmieszne, jak to by była postać. Na przykład z Gothica 2. Ja niestety tylko i wyłącznie mam charakterystyczne... ja potrafię zapamiętać charakterystyczne twarze, charakterystyczne głosy, natomiast jeżeli chodzi o imiona, no to tak szczerze mówiąc, mimo tego, że grałem w Gothica 1 zarówno i serię tą znajdziecie na kanale i grałem w Gothica 2 i serię również znajdziecie na kanale, jakbym miał imię wymienić inne niż Diego, no to kurwa, to wam nie wymienię, bo nie pamiętam. Taki mam niestety, kurwa, mózg. Jakieś kurwa fretki za człowieka. Ale nic, trzeba sobie widzowie jakoś radzić. Nie, wypierdalasz. Nie, ty też wypierdalasz. Odłóż broń. Mądra decyzja. Czemu ci wszyscy uchodźcy chcą mnie napierdalać? O co tu kurwa chodzi? To wejdę, to jakiś uchodźca chce mnie napierdalać do tych slumsów. Przez to mam wrażenie, że faktycznie to miasto żyje. Ale z drugiej strony, jak nie mam HP i nie mam zapisu, to się zaczyna robić ryski.
ale z drugiej, z trzeciej strony właściwie, no to powinno być ryski, w końcu to są kurwa slumsy, a nie przedszkole, prawda? Prawda. Dzięki. Ty też. Idziemy walczyć. Idziemy walczyć na arenie, idziemy. Rozdupcymy frajerów, tylko trzeba znaleźć, gdzie jest ta arena. Mamy już zajebistą zbroję. Tu jest arena. Powinniśmy zajebiście sobie poradzić. Alena, słuchaj mnie, bo ja tu przychodzę rozpierdolić frajerów, więc musisz mi tu dać świeże, kurwa, świeże mięsko do rozjebania. Hej. Masz szczęście. Tego wieczoru potrzeba trochę... Dzisiaj radzę ci na siebie uważać. Jeden z ludzi lichwiarza chce trochę... Stawka w 205, to jak? Chodzę. Chętnie. Powodzenia. Tylko problem jest taki, że... O kurwa, ten co odpierdala? Włóczęga jebany. Czemu ja go nie biję? No co tu się kurwa dzieje? Nie jesteś wcale taki głupi. O chuj tu chodzi w ogóle? Proszę mnie tu nie rujnować misji, skurwysynie jebany. Dobra, idziemy walczyć, no. Idziesz walczyć? No kurwa, no chodź tu walczyć, ty. I o cię kręca, no musiałeś się zbugować. To ja mam kurwa z Włóczęgą walczyć, jak ja mu nie... Dobra, dobra, wypierdalaj. Unik w prawo, cyk, 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 cyk. Ale jestem do pizdy z bicia mieczem. Tragedia, kurwa. Jak ja tyle z miecza biję, jak ja bym go już tym... tą normalnie łukiem to zabił 3 razy. Dobra, szybko trzeba walnąć coś. Jakieś jedzonko chociaż. Na faście. Jakąś marchewę, bo tu za dużo życia to mi nie znikło. 3 razy marchewa, 4. Słuchaj, ochroniarz. No bijesz się, kurwa, czy nie? Halo. 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 Halo, halo. Fajno. Fajnie, fajnie. Z tą mam się bić? Raczej nie. Chyba z tym ochroniarzem. Oczywiście, że misja się zbugowała. Także hey, widzimy się, widzowie, za chwilę. Dobra, zobaczymy. Zapłaciłem, więc czekam na ochroniarza. Ja mogę go też bić łukiem. Chyba mogę w takiej... Wydaje mi się, że jakby gra mi zostawiła łuk, więc istnieje taka szansa. Wydaje mi się, że z łukiem mogę mieć większe szanse go bić, już szczerze. A ty... No bijemy się, rozumiesz? Czy nie? No tylko może, że my się bijemy? A jednak cię mam. O kurwa! Dwa hity wjebanej zbroi tego? Dwa hity? Czy ty spadłeś z chuja starego? Dobra, widzowie, wypierdalam, ja tak nie walczę na tej arenie. Na 2 hity mnie ma, przyjdę tu później, rozgromię cię. Być moku. A teraz idziemy oddać misję do Fridy, bo jest tragedia, widzowie. Ej, naprawdę myślałem, że w tej zbroi to już my go chyba powinniśmy rozdupcyć, kurwa. Ktoś tu nie gra. Trzeba zainwestować w broń białą, jedno się przyda na te arenki. I w jakiś chyba lepszy, kurwa, pancerz. Tu mnie ciągle ten Włóczęga zajebana atakuje. Na hita jest. Dobra, biorę to złoto i wypierdalam do tej Fridy. Ty jesteś ślisko ręki, no to proszę bardzo. No to może od razu nagroda za ślisko rękiego, jak mnie nie zabije, a pewnie zabije z nas tą grę, bo nawet mogę mieć chyba taki super pancerz, to i tak mnie rozpierdoli. Słuchaj, ślisko ręki. Mam cię. No, może być A, rozpierdoliłem go. No i cyk. 600 doświadczenia, coś tam, ciężki sztylet. Blisko ręki, misja wypełniona. Pokaż ten ciężki sztylet, spoko, spoko. Jakiś chyba mieszka dostałem, prawda? Jeszcze od niego. Chyba tak, chyba te 25 golda nie sprawdziłem do końca, bo przeklikałem na faście. No powoli ten goldzik się zaczyna zyskiwać. Już mam 1100. A zainwestowałem w łuk z 700 golda. Ja pierdolę, wy ty wszystkich slumsach mnie chcecie zabić, kurwa. Rozjebie mnie uchodźca, ty sobie to wyobrażasz, kurwa. O co tu chodzi? Co się dzieje, widzowie? Oczywiście, widzowie, że w międzyczasie jeszcze mi się gotik, kurwa, zaciął. Szybko, ślisko rękiego. To kurwa, ta dzielnica to niebezpieczne jest miejsce. Na szczęście ślisko ręki został rozjebany w pół. Mam nadzieję, że jesteś tu jeszcze, ty uchodźco, kurwa, jebana. Jesteś? Nie macie. Szkoda. Teraz to mam HP, żeby się z tobą napierdalać. Idziemy do Fridy, taki jest plan, ślisko ręki pokonany. Mam nadzieję, że ty mnie nie chcesz napierdalać, jak tu wszyscy w tym mieście, chuj wie dlaczego. Idziemy do Fridy.
ponieważ wykonaliśmy dzisiaj misję z aktem własności, tak? Mam wrażenie, że te przez te 35 minut to nie zrobiłem dużo, wykonałem tylko i wyłącznie jedną misję z aktem własności, ale no dobra, a nie, jeszcze tu wykonaliśmy misję. A, jeszcze te przecież kule zrobiliśmy pod Nistą. No to jednak coś zrobiłem na tym odcinku. Ja mam zawsze takie wrażenie, że nic nie robię na odcinku, to się okazuje, że odcinek jest najbardziej treściwy. Ja nie wiem, jakie ja mam przekonanie i co ja mam w głowie zawsze. Zawsze jak wykonuję dużo misji, to mam wrażenie, że nic nie wykonuję. Jak nic nie wykonuję, to mam wrażenie, że świetny odcinek. Możemy iść chyba do tego Mateja i mu powiedzieć, że wyczyściliśmy ulicę, tak? Co do brudnych ulic. Tak? Wysprzątałem wszystko, co proszę bardzo. Wspaniale. Oto twoja nagroda. Wygląda na to, że ulice są znacznie czystsze niż gdy rozmawialiśmy ostatnio. Nawet obywatele zaczęli zwracać na to uwagę. Dobra robota. Pokazałeś, że jesteś gotowy do pracy dla miasta. Dzięki. No i wszystko, misja została wykonana, tak? Masz jakąś... Jak aha, jak idzie praca? Wiesz, ale tego, żebyś... Okej. Okay. Myślałem, czy ma jakąś pracę. Myślałem, że o to zapytamy. Jak idzie praca, to już pewnie 6 razy pytałem. Dobra, 135 golda zgarnięte. Misja wykonana. Oczywiście, że włóczyłem go o goldzika. Słuchaj. Następnym razem, jak mnie zapytasz, to ci tą pałką, co leży na ziemi, kurwa, w dupę ci wsadzę. Tak strasznie wkurzałem. Za każdym razem, jak tą jebaną alejką przechodzę, to ten kurwa włóczęga mnie pyta o grosika. Słuchaj, Frida. Ja wiem, że ty nie chcesz mnie w tym domu swoim. To jest kurwa przykrą informacją, bo ci ogarnąłem i ty też kurwa, bo ci ogarnąłem normalnie akt własności, uratowałem dupa. A ty tak się kurwa do mnie, do kolegi. Słuchaj. Mam twój akt własności. Naprawdę? Pokaż. To właściwie jest kurwa mój dom. Jakbym tego nie oddał. Wspaniale. Teraz Alice może mnie co najwyżej ugryźć, a nie sklep zająć. Świetnie się spisałeś. Tu masz zasłużoną 400 nagrodę. 400 golda jest mi 150 golda za akt własności, dzięki czemu ty możesz w ogóle żyć tu. Przecież to jest kurwa jakiś żart. Widzowie, to jest jakiś żart. Tyle mam do powiedzenia. Jest 37 minuta odcinka, a kolejną już misję, które muszę wykonać. To są misje na bagnach, bo tutaj chyba nic nie mam. Pracę dla alchemika to mogę znaleźć nasiona. Ucieczkę to jest coś na bagnach, zakopane skarby bagna wśród łotrów, na terenie przystani, przestrzega tak naprawdę go. Tak, no to też. Ryba nie śmierdzi. Liam chce, by udowodnił przydatność współpracy z gildią kupiecką. W tym celu muszę popłynąć na plażę na wschód, do strony żeglarza i posłuchać specjalnej sieci z haczykiem oraz zaginionego rybaka, który jej używał. No to co, widzowie, ja myślę, że to jeszcze dokończymy. Do ustroni żeglarza. Płyniemy do ustroni. Koniec, Araxos. W końcu na ciebie wpadłem. Zaprowadź mnie do wilczego leża. Będzie. Gildia jest tuż obok. Tam zapytaj. Moi koledzy na pewno się tobą zajmą. Dzięki wielkie. W końcu ktoś pomocny. Spoko, już przez ciebie kurwa zapomniałem, co miałem zrobić. Ustronie żeglarza. Lecimy do ustronia żeglarza. Mam nadzieję, że ty mnie tam zawieziesz. Zabierz mnie do ustronie. Nie ma ustroni żeglarza tu? Kurczę blaszka. Czemu nie ma ustroni żeglarza tu? O, widzę, że już ktoś kurwa biegnie do mnie. Nie. Jogging robi tak zwany. Spoko. Ustronie żeglarza. Gdzie jest mapa? Mapa. Szybko, żeby nie było nudów. Mapa wioski, mapa Archolos, wyspa Archolos ze znacznikami. U stronie żeglarza jest pod jedynką. No to możemy farma Bermara albo ruinę Valdahal. Chociaż tam chyba wolałbym się nie udawać. Farma Bermara. Albo mam też jeden fajny pomysł. Bo jeżeli ty mnie do tych ustroni nie chcesz zabrać, to ja bym poszedł do bursztynowe wybrzeże i z bursztynowego wybrzeża do ustroni żeglarza. Bursztynowe wybrzeże. Damy radę czy nie? Nie ma bursztynowego wybrzeża. No to idziemy na farmę Bermara. O kurwa, ale może mam wodę i przy okazji wypełnimy misję. No tak, widzowie. Przy okazji wypełnimy misję ze szczurami. Kurwa, jak to się wszystko składa, ty. Ta gra jest, nie wiem, czy ta gra jest tak stworzona, czy to jakieś kurwa randomowo. Świetna gierka, bo to się tak składa, że po prostu podróżujesz z jednego miejsca do drugiego i nagle się okazuje, że
że chłopie, normalnie kurwa misy robisz. Nawet nie pamiętajesz, że takie misy możesz zrobić, a już... A się okazuje, że możesz. Smażone mięso szczura jeszcze potrzebuje. Wydaje mi się, że jest to do wykonania, jeżeli tylko i wyłącznie znajdę tu coś, dzięki czemu będę coś mógł gotować. A wydaje mi się, że cosik do gotowania, czyli tak zwana kuchenka, znajduje się przed nami. Więc idziemy, wypełnimy tą misję jeszcze ze szczurami. Bardzo dużo dzisiaj misji wypełniliśmy, więc zajebiście ogólnie. No nie. Ale myślę, że chyba znajdziemy tu coś do smażenia, prawda? Żeby usmażyć mięsko. Chyba znajdziemy, widzowie. Myślę, że damy radę, no. No, jest. Tylko trzeba szybko. Kurwa. Pyk. Kuchnia. Usmaż mięso. Surowe mięso szczura. Cyk. Jeden smażymy. Cyk. Usmażone. Elegancko. Wypierdalamy stąd i robimy tą szczurzą trutkę. Nie wiem, dlaczego do szczurzej trutki jest potrzebne smażone szczurze mięso. Ale dobra. Chyba mikrofon był trochę średnio krzywo ustawiony. Jak jest średnio krzywo ustawiony, to niestety łapie dużo rzeczy, które nie powinien. Ej, co ja zajebałem? Akurat nie chciałem tego ukraść, ale no. Cyk. Jedna szczurza trutka, wracamy, koniec. Idziemy wypełnić misję i kończymy dzisiejszy odcinek. No jest to dzisiaj chyba nigdy, nie wiem kiedy ostatnio mi się zdarzyło wypełnić 4 misje naraz, więc wydaje mi się to dość treściwym odcinkiem. Bardzo dużo misji wypełniliśmy. Też no nie ukrywajmy, no te misje zaczęliśmy dużo wcześniej, więc dzisiaj właściwie tylko pokończyliśmy. Ale i tak się cieszę, że mieliśmy dzisiaj taką możliwość je skończyć. Może najpierw save'ik. I że finał tej akcji będziecie widzieć w dzisiejszym odcinku, więc dzisiaj odcinek będzie taki bardzo ekscytujący. Przynajmniej dla mnie jest. Cyk. Cholera, jak to cuchnie. Jocie Krynca, zespawnowały się. Znaczy wylazły ze snor, wiadomo. Czarny szczur, wydupcaj. Dobra, jeden wywabiony, wywabiony. O, nasiona rośliny leczniczej, to jest też coś, co potrzebuje do innej misji, więc jeżeli znajdę naprawdę w tych szczurach przy... No nie pierdol mi nawet. Pokaż, umieściłem troszkę, cholera, jak to cuchnie. Ale, no nie mów mi, że... Nie no, misja skończona, prawda? Nie mów mi tylko, że muszę drugą zrobić. Bo nie wytrzymię, jak tu jeszcze trzeci raz będę musiał wracać na odcinku. Skończona misja? Słuchaj, szczurza trutka umieszczona, szczury wywabione, aha. No to co widzowie, to wracamy. Nie wiem czy w ogóle istnieje jeszcze... A, najpierw szczurze mięso usmażyć, to na pewno, to bank. Może inne składniki, jakimś cudem kurwa będę miał. Nie wiem, ale wiem, że na pewno szczurze mięso musimy najpierw usmażyć jeszcze jedno. Cyk, nie, muszę kuchnię, pik. Tutaj mi się zorientuję. Usmaż mięso. Mięso szczura. Razy jeden. W razie czego, kurwa? Jeszcze razy jeden. Tego mięsa szczura mam pewnie z 30 weku, więc nie mamy co sobie żałować. Jakby tam się jeszcze, kurwa, jedno gniazdo znalazło. Jestem, kurwa, gotowy. Idziemy zobaczyć, czy mamy wodę i wszystkie składniki. Oby, proszę. Gro komputerowa Gothic 2 Kroniki Myrtany. No proszę. I jest, mamy to. Ja nawet Z2 zrobię dla widzów. Nie, tytoniu akurat nie chcę mieszać. Dwa trutki, żeby się nie cofać jak debil 7 razy. I wypełniamy tą misję. Jeszcze raz, wracamy. Ekipa wracająca. Widziałem, że ktoś miał problem z tym. Gdzie leży ten chłopiec, którego znaleźliśmy jak tu schodziliśmy. I on tam leżał w tym. Tam ktoś miał problem. Widzę, że bardzo dużo osób korzysta, kurwa, z moich odcinków jako poradników. Cieszy mnie to wyjątkowo bardzo, chociaż nie uważam, że jestem odpowiednią osobą, to jakoś w sumie przez tę gierkę zdarza nam się nie utykać. W sensie, nie wiem, czy był jeden taki moment z tą plażą, to był chyba jedyny moment, w którym utknąłem w tej grze, a tak jakoś wszystko idzie dość sprawnie, dość intuicyjnie. Ale widzę, że nie każdy ma takie flow. Tej gierki. To może być też doświadczenie z Gothica 1 i z Gothica 2, tak szczerze mówiąc, więc...
Może dlatego też mi jakoś tak idzie w miarę sprawnie, a nie każde takie doświadczenie posiada. Chociaż sam pamiętam jak w Gothicu 2, jak byłem młodszy, szczególnie miałem bardzo duże problemy. Jak jesteś starszy, to jakoś ci lepiej idzie w to granie, bo... Niczego tu nie znajdę. Bo jakoś tak kurwa lepiej. Lepiej idzie. Jest, bo ta gra nie jest aż tak intuicyjna i musisz kurwa dojrzeć jak wino. Żeby się cieszyć giereczką. Dobra, no zrobiłem szczurza, ta trutka została tutaj zapalona. Czy a wi... Kurwa! Ja pierdolę, ile tego jest? Jeden? Ile jeszcze, kurwa? Nie no, widzowie, mnie chuj trafi. Dobra, idę tam z powrotem. Zaraz będę, widzowie. Dobra, widzowie, przygotowałem tyle szczurzych trutek, ile mogłem, czyli jeszcze chyba 3. W razie tu byśmy, kurwa, jeszcze czegoś nie zauważyli, bo tutaj w tym zbożu zajebanym nie widać tych norm. Byłem przekonany, że jest jedna. Tu się okazało, że 2, a tu, że 3 i nagle, że 4. Więc zrobiłem jeszcze trochę tych szczurzych trutek. Są przygotowane, no na więcej nie jestem w stanie zrobić, bo nie mam wody po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc miejmy nadzieję, że więcej tych kurwa szczurzych nor nie ma. Chociaż widzę, że misja się nie zaktualizowała. Bardzo mnie się to kurwa nie podoba. Zabijmy to. Fajne z tego są benefity w ogóle. Ja się zawsze to jakieś te mięso szczura sobie zgarnę. Jak się tutaj skórę, to się zawsze przyda. To zawsze jakiś fajny goldzik. Mamy ostatnią szczurzą trutkę. Mam nadzieję, że to jest ostatnia szczurza nora. Prawda? Jeszcze się misja nie zaktualizowała, ale może musimy zabić te szczury. No nie. Misja się nie zaktualizowała. Gdzie jeszcze jest kurwa szczurza ta? Mnie rozpierdoli zaraz. Gdzie jest jeszcze szczurza nora? Nie ma tutaj, może na tamtym polu. Chyba się popłaczę, jeżeli jest na tamtym polu, przysięgam. Bo nie mam, jedyne czego nie mam to wody, rozumiecie? Nie mam wody. Wszystkich kurwa składników ciężkich do zdobycia, ja nie mam jebanej wody. Ale jak się wczułem, nie? Że tak wychylam się aż kurwa, żeby zobaczyć. No tutaj nic nie widzę. I tutaj nie widzę również, więc coś jest... Nie, to jest kurwa kamień. No nie widzę, żeby tu były szczurze noże, nory. Więc może jeżeli porozmawiamy. To się coś odblokowało, ale nie wpisało się w dziennik, mam nadzieję. Może jednak nie trzeba spisywać tak szybko was, młodych na straty. Jak chcecie. A to z tobą miałem gadać, tak? Aha. Bogowie. To dobrze. Jak to śmierdziało. To dobrze, że on mnie zaczepił, bo ja bym myślał, że. Jak ty tam wytrzymałeś w tych oparach? To nie z nim gadałem, nie pamiętałem tego. Rzuciło się na mnie stado szczurów. Racja. Mówiłem, że to straszne gnidy. Trzymaj. Należy ci się solidny mieszek. Solidny mieszek? Dzięki. Duży worek złota. Pokaż mnie to. Podoba mi się ta nazwa. Duży worek złota. 200 sztuk złota mi dałeś? Dzięki, kolego. Mamy, słuchajcie, 1600 golda. Stać nas na wykup niewolnika. Ewentualnie stać nas na nową zbroję. Mogę zrobić któreś z tych rzeczy, które zastanowię się w następnym odcinku, bo odcinki są prawie codziennie na tym kanale. W zależności od tego, czy mam internet, albo czy aktualnie nie umieram. Jeżeli któreś z tych opcji jest na... w sensie jest po pozytywnych. No to jeżeli umieram, no to nie ma odcinka, tak? Jeżeli nie mam neta, no to też nie ma. Ale jeżeli wszystko, obydwie te opcje... Jeżeli mam neta, no to wrzucam, nie mam neta, to nie wrzucam, więc wtedy nie ma odcinków codziennie. Ale staram się codziennie. Widzimy się, widzowie, jak zawsze. W następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Siemalski. Fajna muzyczka na koniec.